No, za półtorej minuty powinniśmy odjeżdżać. Zobaczymy, czy będzie to zgodnie z planem. Elfix tutaj... Czy to jest E76? On wykonywał manewry. Elfix. Chyba E76. Nic się nie mylę. Dokładnie, po każdej zmianie w otoczeniu związanej na przykład z trawami, drzewami, podobne trzeba na nowo generować PTSBT. A rozumiem, bo to jest taki plik tymczasowy scenerii, który po odpaleniu scenerii się generuje i potem łatwiej jest symulatorowi wczytać scenerię. Jak się nie mylę, to chyba coś takiego było kiedyś. Pisane nawet, nie wiem czy nie w wątku, od Bieszczady. Tak, mam pobrane Bieszczady z forum. Nawet sobie jeździłem trochę po tej Bieszczadach. Fajna sceneria. Tylko niskie prędkości, strasznie. Byłem kiedyś w Bieszczadach koło Soliny. To tymi drezynkami się jeździło jeszcze takimi pedałowanymi. Ojej, to był wyczyn. Chyba my teraz pojedziemy, nie? Jeszcze pasażerski jedzie przed nami. Czy nie jedzie? Jedzie, jedzie. Jeszcze pasażerski przed nami. No, trwa dłużej. I tak wszystko mi się wczytuje. Długo tam drawinowo, to z 5 minut się wczytuje. A do Bieszczad mi kazali od razu pobrać, tam było napisane, pobierz sobie plik SBT, żeby szybciej się ładowało. No i tak też zrobiłem. Strasznie cicho jest ta maszyna dzisiaj, wiecie? Ten tracik, on stoi tylko odpalony, to jest taki cichutki. O, mamy wyjazd. No to lodujemy hamulec. Będziemy wyruszać. Odjazd na 40. No i nadajemy mocy. 30%. No w Bieszczadach bez wygenerowanego pliku SBT to może się wczytywać kilka godzin. O kurczę. Jezu, tyle czasu to ja nie mam zazwyczaj. Dobra, jeszcze trochę więcej mocy. Chyba się dobrze wyluzował, bo teraz jakoś lepiej rusza. Jeszcze więcej mocy, kółka się nie ślizgają, to możemy zaszaleć. No tutaj pewnie na rozjazdach się będą ślizgać. No trzeba będzie zdjąć z mocy. A na razie powinno być w porządku. Ruszamy. Kasujemy SHP. To niedobrze, trzeba będzie próbę hamulca zrobić. Dobra, zmniejszmy mocy, żeby się kółeczka nie ślizgały. Ej, nie, no o tym, że wyłącznik szybki nam wyskoczy, to nie mówiłem. Czułek. Ale czemu? To się nie powinno wydarzyć. Czy tak nowej lokomotywie? Tu jest traksik. No i znowuż, widzicie?
Nie no, silnik nam się nie zepsuł. Coś widocznie jest nie tak stąd. Siecią frakcyjną, drawinowie. Znowuż trochę mocy trzeba dodać. A w tym miejscu to standard. Myślałem, że to tylko u mnie. Coś nie tak zrobiłem. A na mistrzem kolei to ja nie jestem, więc no. Mogę tu popełniać błędy. Na maszynisty się nie szkody, nie szkoliłem. Ja nigdy nie byłem maszynistą, nie jestem, więc... Tyle co mniej więcej się orientuję, to tyle pokazuje, nie? No i my jeszcze trochę mocy, koła się nie ślizgają. Prawie 100%. I tak tu mamy tylko ograniczenie do 40. Dobrze, rozpędziliśmy się do 40. Są semafory gwiazdowe. Idziemy 40, ale jako że wyjechaliśmy do rozjazdy, wykonajmy sobie próbę hamulca. Też przy takich prędkościach też można wykonywać próbę hamulca. Jak można zauważyć, za żwawo to on nie hamuje, nie? Za żwawo to on nie hamuje. Ale hamuje i to jest najważniejsze. I teraz robimy tak, zaraz wyjedziemy z 40. Ale żeby do tego doszło, ustawimy sobie informację o tym, że wie co to się wydarzyło? Hamulec sprężynowy? Ja żem zrobił? No tak, nie ta kombinacja klawiszy. Przepraszam. Już ruszamy. Natomiast na informację o miejscu, gdzie się kończy skład, to ja hamulec sprężynowy dociągnę. No dobrze, ale już ustawiłem informację o końcu składu. Aż przejedzie za semafory i wtedy będzie można przyspieszać do więcej niż 40 na godzinę. O, jest ostrzejszy zakręt, tu by się mogły nam kółka ślizgać. Ogólnie już ten pomad sobie ustawmy na stówkę, czyli na prędkość rozkładową. No i z tymi kontenerami możemy jechać stówkę. Rozkładowo powinniśmy mieć 1000 brutto, a mamy 1900. Dwa razy tyle. Żeby nie było nudno. U mnie nigdy nie może być nudno. Odnośnie jazdy. Zawsze musi być to wymagające. No zaraz wyjedziemy za semafory gwiazdowe. I powinniśmy usłyszeć sygnał. O! A jeśli dostaliśmy sygnał, że cały skład wyjechał za semafory gwiazdowe. Nie możemy się rozpędzać do wyższych prędkości.
1500 amperów. Właściwie to rozjazdami można przyspieszać. No w teorii tak, a to znaczy w praktyce tak, ale w teorii gdzieś ktoś kiedyś mówił, że ograniczenia wyświetlane na semaforze należy interpretować do końca terenu stacyjnego, a teren stacyjny kończy się za semaforami wjazdowymi, które są zwrócone oczywiście w przeciwnym kierunku do nas. Tak kiedyś to tłumaczył człowiek, który niby na maszynisty się szkoli. Gdzieś na internecie taki film znalazłem. Ile w tym prawdy jest? Nie wiem. Ja mówię, ja się nie uczę w tym kierunku, więc mi się ciężko jest wypowiedzieć. Przed nami ograniczenia do 50, drodzy Państwo. Więc moc zmniejszamy. Właściwie zerujemy. I zaciągamy pomału hamulec, jako i żona powiedziałem, że ten skład zanim on zacznie hamować, to trochę czasu mija. To bardziej skomplikowane, bo to zależy od stacji, czy jest to tor główny. No właśnie, no. Coś się domyśliłem. Że to nie jest takie proste. By się mogło wydawać. Dobrze, panie, no ale no już skończyliśmy hamować, tak? Już teraz przyspieszamy, halo? Przyhamujemy, już wyluzowaliśmy. Serio, są jeszcze regulaminy stacji? To jest prąd taki maszynista, który kończy jedzie przez... Nie wiadomo, kończy po Polski, wie, kończy na każdej stacji, jakie jest regulamin. Które teoretycznie maszyniści powinni znać. Aha. Teoretycznie. No to wiele wyjaśnia. Wyjeżdżamy. Oznaczenie o końcu składu załączone. I rozpędzamy się do tych 50 na razie i czekamy, aż cały skład wyjedzie za ograniczenia prędkości. Właśnie. Teoretycznie. Jest HP. Kasujemy. Trzeba się przyzwyczaić, bo tak na początku ciężko jest to sobie wbić do głowy, czym się luzuje SHP, a czym czuwak. Normalny. Dobra, rozpędzamy się do 80. Drodzy Państwo. No tak trochę ostre zarzucenie mocy, jak na pociąg towarowy, panie. Bardziej łagodnie bym prosił. Przy takim składzie, przy pasażerskim by to przeszło, ale przy towarku, no. Może być ciekawie. Dobra, i mamy jazdę bezprądową. Znowuż tu będzie 120, więc znowuż sobie dajemy informację. Dobra, napinamy skład. 40% mocy. Wjeżdżamy na jazdę prądową. Widzę, że tu prędkości szaleją. Trochę się nam skład rozrywa. Na treningu tylko to i delikatnie z mocą, niech wszystko tutaj ładnie się nam napnie. A jak powinno. Dobra, przyspieszajmy. Cały skład wyjechał, więc ustawiamy 100. W
krótki, a dziś pociąg Intercity sobie przejechał. Już jedziemy 90. Pamiętaj, nawet żwawo się ten trakt rozpędza. A ja tutaj nie przekomarzam nazwy lokomotywy. Trochę tych wagonów kontenerowych mamy. Ale dajemy radę. Tu widzę 60 będzie, ojejku. Trzeba już zacząć hamować. Oczywiście tu mamy manometry od hamowania, tak? Zmniejszamy do 4 barów. Może nie do końca do 4. Tu jest cylinder hamulcowy, a tu jest przewód główny. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, bo my właściwie już powinniśmy jechać do 60, a my na razie tutaj no nie do końca. No dobra, wyhamowaliśmy. Napinamy skład. I ciśniemy na tempomacie 60. I się cały ładnie napnie. Na większych stacjach są dodatkowo, oprócz semaforów wjazdowych i wyjazdowych, dodatkowe semafory zwane drogowskazowymi. W tym wypadku też z tymi prędkościami może być różnie. Tak, są semafory powtarzające i są drogowskazowe, tak. Zgadza się. Są takie semafory. Nie pan, no ja i tak widzę tutaj osobie ładnie semafor przed sobą, to wiem co oznacza. No. Czy on jest do końca jaki typ to? Znaczy no pół samoczynne, tam te SBL-ki, powtarzacze, no to tylko jarzę, ale... Tak to ciężko. Ten pomysł widzę 61 zaszalał, a miało 60 ustawioną. Nie, no ja ta lokomotywa mi się zawsze podobała. Szkoda, że nie ma jakiejś tekstury innej, takiej no bardziej niepodtowarowe pociągi. Regio ma na pewno. No tutaj jest kwestia znajomości stacji przez mechanika. No właśnie. A tu należy przyjąć, że no... Znajomość szlaku i stacji się zdobywa tak właściwie po... Nie, to dwóch przejazdach w jedną i w drugą stronę, nie? Się zdobywa znajomy szlaku. Więc się nie mylę. Ja gdzieś właśnie do ciebie słyszałem. No i tak, gram Simrail, ale ostatnio, no teraz w sumie jak wróciłem. Jak wróciłem, to nie grałem Simrail. A
Jakoś na trochę nie było czasu i natchnienia, ale wiem, że tam rozkłady pozmieniali. Od mojej ostatniej gry. Ale to na pewno się z nimi spotkałem, bo już kiedyś jechałem przy Katowicach, więc no. Z Imreglu oczywiście. Najlepsi są ludzie, co przychodzą do mnie na kanał i ten. Niektórzy myślą, że ja to maszynistą jestem z zawodu. A ja mówię, gdzie ja tu mam wiedzę, jaką ma maszynista? Kończę, moja wiedza to jest jeszcze odległa od tego. Ale cóż. Razem coś człowiek powie w żargonie partii kolejowym i na niektórych to już jest maszynistą. Dobra, 100% mocy. Na razie poślizgu żadnych nie ma, więc możemy dawać.